Krzysiu, pokażę ci pstrąga. Ja! Nie pryskaj, bo mi spłoszy. Marika! Krzyś! Marika! Nie. Tu pod głazem, tutaj, ła! Marsz do domu. Ja nie chcę. Krzysiu, ja nie chcę. Idź spokojnie. Wykąpiesz się, jak przyjdziemy do zamku. Nie. Co to takiego? Jak pani wygląda, panno Różo? Zdaje mi się, panno Różo, że pani nie wypełnia należycie swoich obowiązków. Po lasach włóczą się jacyś bandyci, a pani pozwala, żeby dzieci bawiły się z dala od zamku. Ale ja proszę pani baronowej, cały czas czuwałam. Czuwała pani, czuwała. Proszę natychmiast chłopca wsadzić do wanny. Ja chcę się kąpać w rzece i łapać stron. Spokój. Niech nikt nie wychodzi z zamku. Mam nadzieję, panno Różo, że pani nie przyjdzie do głowy zaglądać do mojej szafy. Ależ pani baronowa... Nie, to mnie cieszy. Wracam jutro, ale to nie znaczy, że wszyscy mają wolne. Cesia niech nie zapomni o ziółkach dla starszej pani baronowej, a Józef niech zaraz zamknie bramę. Do widzenia. Zakary, będziesz siedział w swoim pokoju, rozumiesz? Dopóki nie przygotuję kąpieli. Chcesz, żeby cię porwali z buje? Słyszałeś, co mówiła pani baronowa? Słyszałeś, jak strzelali w lesie? Marsz do pokoju! Marika, słyszałaś, co mówiła pani baronowa? Proszę w tej chwili przyjść do kolacji. Krzysiu? Panna Róża mnie zamknęła. A znowu nabroiłeś. Łapałem strągi. No tak, wchodziłeś do wody i zamoczyłeś nogi. To jak mam łapać strągi? Otwórz, Józef. A nie mogę, nie mam tego klucza. Zaraz pójdziesz się kąpać. Strągi nie lubią brudasów. No powtórz. Strągi nie lubią brudasów. No bardzo dobrze. Krzyś! Niedobry chłopiec znowu się gdzieś schował. Już wiem. Na pewno uciekł tędy. Którędy? Tędy. A to co? Ja o tym nie wiedziałam. Dokąd to prowadzi? Na górę, na basztę. Albo na dół, na dziedziniec. A wy skąd o tym wiecie? Odkryłyśmy Stesią, proszę pani. Odkryłyście? A ja...
To po co ja go zamykałam na klucz? Dlaczegoś mi o tym nie powiedziała? Krzysiu. Krzysiu. Już wiem. On poleciał nad rzekę. O Boże, on się utopi. Cesiu, Cesiu, proszę natychmiast wołać służbę. No, na co czekacie? Zamknąć kurek w łazience, wołać Szymona i Józefa. Prędko. Możesz wstać? Przez tego malego będzie nieszczęście. Jak se wygada, możemy mieć żandarmą na karku. Coś ci powiem, mały. Powiedz, żeś spadł z okna, ale nie mów, żeśmy cię złapali. Tylko, że zatrzymałeś się na krzakach albo jak. Rozumiesz? Tak, proszę pana, a on nie będzie zły na pana? Kto? Ten z chorą nogą. Bo pan miał mnie zabić, prawda? Bo panowie są zbóje, prawda? Tak nas niekiedy wołają, chłopoku. Przyjdziemy do ciebie w nocy i zabierzemy cię, jakbyś komu powiedział, żeś nas widział, wiesz? Tak, nikomu nie powiem. Tylko proszę pana, no? Pan nie mógłby przyjść w nocy zabrać panny Róży? A kto to jest panna Róża? Przestańcie już z tym chłopcem. Zostawcie mnie, idźcie dalej. Co ty zwariowałeś? Ty byś nas zostawił? A ty kto? Z zamku. Taki młody baron. Nie, ani ja, ani Marika. Nas do zamku przywiózł ksiądz. To jest Marika. Moja siostra. A rodzice? Nie masz rodziców? To pan nie wie, że każde dziecko ma rodziców? Wiem. Gdzie oni są? W Afryce, proszę pana. Mamusia mi przywiezie słonia. W Afryce? Przyjechało w nocy auto i mamusia pojechała z tatusiem. W nocy? Tak. Nie lubię tego szofera, co po nich przyjechał. Szofera? Tak. Miał taką czapkę. Pan nie wie, że szofer ma zawsze czapkę z daszkiem? Wiem. Proszę pana, a pan to nie Polak? Nie, ja sam Słowak. A ten z nogą to Węgier? Bo mąż pani baronowej też jest Węgier, wie pan? Zaczekaj. O Jezus, stój! Gdzie lecisz? Pasa kazali powiedzieć baronowej, ze trzy ławce ubite, selanina była, a w zamku żywego ducha. Dlaczego? Wszyscy poszli nad wodę szukać panica. Ta pani, co ma nad nim dozór, powiedziała, co się panic utopił. Teraz go szukają. Niemców nie widziałeś? We wsi ich nie było? Rano była bitwa w górach, ale do wsi nie przyszli. Nikomu nie mów, żeś mnie widział, rozumiesz? A żebym tak nie doczekał. Marika! Marika!
głupi, jesz. To i dobre. Zostawcie mnie. Nic mi nie... Wracajcie do oddziału. Wrócimy. Ale rano i razem. Razem wyszliśmy i razem wrócimy. Nad ranem nadciągnie oddział, na spalone szałasy dołączymy. Ja nie zdążę. Zostawcie, uczekajcie. Zdążysz. 2 kilometry. Czekaj. Znałem tu kogoś ze służby. Rozejrzę się. No chodź. Tu ci będzie wygodniej. Poczekaj, idę też. Zaraz się wracimy. Nie ruszaj się stąd. Mamiczko, ciepła. Stanko, co się tu dzieje? Nie ma nikogo? Idź zbadaj. Jakie krasne. Idź do Janusa, potem się ogolisz. Leniu, dzwoni od godziny i nikt nie przychodzi. Nie widziałeś gdzieś moich okularów? Ja? Nie. Chodź do tu. Zaraz cię poznałam, choć zapodziały mi się gdzieś okulary. Ty jesteś nowym pomocnikiem Józefa. Nie zaprzeczaj. Wiem dobrze. Wszyscy wiedzą, że przede mną nic się nie ukryje. Chodź tutaj, bliżej. Dlaczego nie przychodzą dziewczęta i nie przynoszą mi lampy? Gdzie jest Cesia? Róża! Mówże prędzej! Bo ja wiem. Może... Może na weseli? Na weselu? Na jakim weselu? No, we wsi. We wsi? A któż to się tam żeni? Kto? No, Franek Bachleda z Dożką Sikorową. Czekaj! Któryż to Bachleda? Ten spod lasu, czy ten z nad potoku? Od potoka, wielkomożna pani. Toż on ma 90 lat. A ileż ma panna młoda? 50. Popatrz, popatrz. I ja o tym nic nie wiem. Dlaczego mi nikt nic nie mówi? Dlaczego wszystko robi się w tajemnicy? Stój! Wracaj! Papierosa masz? Papierosa? Nie palę, wielkomożna pani. Szkoda, bo oni mi zabraniają. No to postaraj się o jednego. Tylko nie mów nikomu. A ty jesteś Słowak, co? Widzisz? Od razu poznałam. Tak jest, wielkomożna pani. No, to ruszaj z Bogiem.
Janos. Janos. Mówię wam, że się utopił. Na pewno znajdą zwłoki. Jakie zwłoki, w imię ojca i syna? Panno Mariko, niech pani nie płacze. Wszystko będzie dobrze. Ale wyrywam się z tobą za drzwi. Niech się pani na górze nie denerwuje. Chłopak pewnie w domu i śpi. A jak go nie ma? To go znajdą w lesie. O Jezu, niechże panna Róża nie mięci, bo wszystko będzie dobrze. To nie można tu od razu pójść i zobaczyć. A nie można tu od razu pójść i... A rzeczywiście, kundel przecież cały czas merdał ogony, prawda, pani Józefie? No merdał. O święci pańscy, niechże panna Róża już idzie. Tak. Oto chłopak wierci piękna, no. Nie ma go. Z tak niesfornym dzieckiem nie miałam jeszcze do czynienia i oświadczam, że zaraz po powrocie pani Baranowej. Nie wolno pani tak mówić. On może zabłądził, a pani... Marika! Marika! Jest. Franek, zostaw mnie. Uciekacie. Na szalasi. Jakie szalasy? Niemcy w wąwozie. Mam dzwonić. Czy pani nie słyszała dzwonka? Proszę, jaśnie pani. Pani mnie nie oszuka, panno Różu. Ja wiem, że pani była na weselu i dlatego ja muszę siedzieć przy świecy, bo nie ma nikogo, kto mi przyniósł lampę. Ale... Na weselu. Ja wiem wszystko. Żenił się stary Bachleza i to panią tak podnieciło. Proszę, jaśnie pani, proszę mi wierzyć. Na weselu? Nie wierzę pani. Bo wiem, jak pani lubi chodzić na cudze śluby. Niech tylko ksiądz ambony ogłosi, że ktoś tam... Co tak śmierdzi w tym pokoju? Znowu się pani oblewała perfumami. To nie tak, proszę jaśnie pani. A jak? Proszę, niech pani mówi tylko prawdę. Chodziło o Krzysia, proszę jaśnie pani, on miał się kąpać, i ale... Słusznie, dziecko, zawsze trzeba przed spaniem wykąpać. Właśnie, czy on się kąpie? Dlaczego pani nie odpowiada? Pytam się, czy on się kąpie. Tak, nie, to znaczy on miał się kąpać i... Z panią ale... nie można dzisiaj rozmawiać, jak zawsze, kiedy pani wraca ze ślubu. Przepraszam, jaśnie pani. Dokąd pani zdąża? Dokąd? Chcę zobaczyć dziecko w kąpieli. Widzę, że na pani polegać nie można, panno Różo. Niech pani weźmie świecę. Na co pani czeka? Świecę powtarzam. Ile razy trzeba do pani mówić? Babciu, dobry wieczór. Co się z tobą dzisiaj dzieje? Jak trzymasz tę świecę? Chcesz się żywcem spalić? Idź sobie już. Chodź. Dzisiaj... Ja ciebie umyję. Babciu, co się stało pani Róży? A ja pani mówię, że panna Róża dlatego tak krzyczała, że ją ktoś ugryzł. Nie ktoś, a może coś. Każdy ma swoje zmartwienia, nie wiesz o tym? I powiedziałam ci już, żebyś nie mówił do mnie, proszę pani, tylko babciu. Dawaj plecy. A babcia jest naprawdę moja babcia? Teraz jestem. No ale brudu na tobie, jakbyś drążył w ziemi jak krep. Nie babciu, ja latałem. Gdzieżeś latał? Na rzekę. Nie babciu. W powietrzu. Jak to w powietrzu? No tak. Skoczyłem z okna. Dlaczego ty zmyślasz? Co tobie przychodzi do głowy? Kiedy ja naprawdę latałem, babciu. Tak. Latałeś, skoczyłeś i nie zabiłeś się, co?
Nie, bo złapali mnie w powietrzu. Kto cię złapał? Zbóje. Ja czy zbóje? Trzej zbóje. Zdaje mi się, że ty dostaniesz dzisiaj klapsa. Latał zbóje. Skąd wymyśliłeś sobie tych zbójów? Bo oni sami powiedzieli, że czasem ich tak nazywają. Dlaczego kłamiesz? Ja naprawdę latałem. Chcesz jeszcze jednego? To są ja. Stanko? Gdzie się włóczysz? A Janos? Ano, nie wiem. W kuchni go nie było. Ciu. Dzień dobry. Kto pan jest? Co pan tu robi? Nie widzi pani? Zwiedzamy zamek. Czego pan tu chce? Chledamy kogo. Kogoś ze służby? Nie tylko. Czy nie widziała pani tutaj kogoś obcego? Nie, nie widziałam. Na pewno. Jak masz imię? Marika. Marika. Słuchaj, gledamy kolegę. On jest chory i źle mówi po polsku. Jak go złapią, wezmą go za jakiegoś dywersanta lub dezertera. Kto? Żandarmi. Wiesz, prawdziwy zegarek, jak powiesz prawdę. Co robiłeś przed wieczorem? A dostanę zegarek? Dostaniesz. No? Latałem, fruwałem. Nie kłam. Ja nie kłamię, babciu. Przestań zmyślać. Jesteś najnieznośniejszym bębrem, jakiego widziałam w życiu. Śpi. Dosyć się nalatałeś dzisiaj. Nareszcie babcia mi uwierzyła. To dostanę zegarek? Nie dostaniesz. Zasia umie trzymać język za zębami? No. Dobrze. Wiesz. Się poświeci. Do kuchni. Cesia, gorącej wody. Marika, z komody prześcieradło. Szybko i nożyczki. Ty teraz w lesie? Bywa. Zabytny, co? Nabity. A, tak nabity. A ten co? Jeniec. Dlaczego jeniec? No, ma wojskową kurtkę węgierską. Zaraz musi być jeniec? Węgier i tyle. A gdzie macie swój oddział? Jaki oddział? Nie chcesz, nie mów. Trzeba by lekarza. Nie ma lekarza. W miasteczku jest tylko niemiecki. A doktor Skiba? Chyba. Aresztowali w ubiegłym tygodniu. No to jak, dać wam furmankę, co? Bez opatrunku do lasu nie powiozę. A nie bój się. Szymon go opatrzy. Kuchar z niego kiepski, ale na tym się zna. Bandaż. Przechowacie do rana? A co będzie rano? Oddział nadciągnie i dołączymy. Mhm. Co wy, panie Józefie, boicie się? No przecież mówię. Byliśmy na patrolu, dopadli nas. W porządku, Fradek. Jakoś się was do rana urządzi. Niemcy!
Będą tu za pół godziny. Co w wąwozie? Echo. Co robimy? No, no. Jesteś naczelnik. Uciekajcie! Zostajemy. Jasne. Nie zostawimy go. Ale teraz trzeba inaczej. Skończyłeś? Skończyłem. Skocz duchem na górę. Teraz znasz, jak będę na moście. Co się, Marika? Uważajcie. Chodź tu. Chodź, chodź. Kto jest obcy w tym zamku? Tu? Tu nie ma nikogo. Prowadź. Los.
Postawić wartę. Dowol, postawić wartę. Z jakiej okazji? Jaśnie, pani baronowa rozkazała panów ugościć. Skąd wiedziała, że przyjedziemy? Było słychać od przełęczy, jak jadą samochody. Echo. Echo? Echo. Coś w rodzaju wywiadu. Góry. Bandytów nie widzieliście gdzieś w pobliżu? Bandytów? Nie. Ale po południu słyszeliśmy strzały. Pani baronowa gdzie? Starsza jaśnie pani baronowa jest niedysponowana. Młodsza pani baronowa wyjechała. Pan baron został wezwany przez kancelarię regenta i wyjechał służbowo do Budapesztu. Aha. Uciekaj do swojej roboty. Babcia zaraz wyzdrowie i pójdzie spać. Idź już, idź. Muszę iść tam, po naszych. Drugiego wyjścia nie ma. Nie ma. Tyś! O Boże, on znowu. Pomóż tutaj, mi. Tutaj. Stanko. Stanko.
Pytam, o czym mówiliście. To ja do niego mówiłem. Kazałem mu iść po Tokaj. Koniec! Wszyscy zostają na swoich miejscach. Zaraz odbędzie się rewizja. Proszę panów na kolację. Mademoiselle? Przepraszam, że się uniosłem, ale jest podejrzenie, że gdzieś tutaj ukrywają się bandyci. Jednak w żadnym wypadku rewizja nie będzie dotyczyć pani ani jej bliskich. Chodzi tylko o pomieszczenia dla służby. My, Niemcy, czujemy się arystokratami wśród innych narodów i szanujemy arystokrację. Mademoiselle, pozwoli, przedstawię. Hauptmann Vogel. Leutnant Wolf. Srebro. Jawohl, srebro. A cóż to za dziwny portret? To jest szalona baronowa. Szalona? Tak, bo była lunatyczką. Chodziła po dachach. Aż pewnej nocy ktoś ją przestraszył. Spadła i zabiła się? Tak. Herrgott. Romantyczne. To właśnie są uroki zamku. U nas w Adrenii, w niektórych zamkach mamy nawet duchy. My też, bo od tego czasu jej duch błąka się nocami po zamku i straszy. Pan kapitan boi się duchów? Ja? Skądże? Proszę, proszę do stołu. Pana proszę tam, proszę. Niech pan sobie przypomni, kapitanie, swoje najlepsze maniery. Podobno chodziła po dachach. Lunatyczka. Tuzej, Jutek! Felepił! Nie ma się. Dlaczego ty nie śpisz? Babcia jest już zdrowa? Śpisz ze mnie? A dlaczego miałabym być chora? Bo przecież przed chwilą babcia leżała chora. Ja? Ty znowu zmyślasz, gdzie leżałam chora? Na fotelu. Niech babcia nie kłamie. Babcia mi wymawia, że ja kłamię, a sama kłamie. Co ty masz na nogach? Buty. Będę mógł stać w wodzie i łapać pstrągi. Skąd masz te buty? Stały w sypialni. Mojej córki? Tak, to je sobie zabrałem. Tam są jeszcze jedne, ale nie z cholewami, a mi są potrzebne z cholewami. Ty nie widziałaś, jak ja zabierałem te buty, bo się mocowałaś z Cesią. Ja? Mocowałam się z Cesią? Co ty zmyślasz? Dlaczego kłamiesz, babciu? Sam widziałem, że się mocowałaś. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje dzisiaj? Powiadasz w pokoju mojej córki? Idzie tu? Na pewno.
O Boże, co teraz będzie? Uciekaj! W razie czego tam są drzwi do holu? O Boże, kochanie. Atka, jutro. No co teraz znowu będzie? Będzie rewizja i wszystko wykryją. O matko, kochana. Zmarnowałaś! Spokój, przestań się trząść. Kto to jest? Tego to ja nie wiem, proszę jaśnie pani. Nie pleć głupstw. Patrujesz się w nią jak sroka w kość, czy nie wiesz? To jest babcia. Jaka babcia? Babcia, czyli jaśnie pani. Bez ubliżenia, jaśnie pani. Czekaj, więc to niby mam być ja? Zmiłuj się, panie Jezu, tak, to ma być jaśnie pani. Przestań, poświeć mi lepiej, bo bez okularów nie widzę. No gdzie ty świecisz? Ja? Też pomysł. Żaden bałwon na świecie nie uwierzy, że to mogę być ja. Czy nie mówiłam ci, że nie znoszę tego czepka? Gdzie ty to wynalazłeś? Pewnie wygrzebałeś z kufra, co? Albo ten kaftanik z festonikami. Ile razy mówiłam ci, że festoniki to ohyda. I dlaczego on śpi? Pewnie pijany, co? Upił się na weselu. Ale cicho! Ja wiem wszystko, mnie nikt nie oszuka. Byliście wszyscy razem na weselu starego Bachledy, tego nad potoku. Mów! To twój narzeczony? Ależ nie, proszę jaśnie pani, przysięgam. No to mów mi zaraz, co za nic wpadł na taki pomysł. To my, proszę jaśnie pani, panna Marika i ja. Ale Józef mówił, że jak będzie rewizja, to ten Niemiec od razu pozna, że to nie żadna jaśnie pani. Czekaj, jaki Niemiec? Co za Niemiec? Powiedziałeś Niemiec. W zamku są Niemcy i będą robić rewizję. Niemcy? To jeden nie zaszkodzi. To jest gut. Dobry. No, pij. A co, niedobrze ci? Niedobrze. Soda waser, co? Napiłbyś się soda waser? Soda waser, ja wolę. Czekaj, pomogę ci, bo się udusisz. Stój prosto, podnieś go. Achtung! No co się gapisz? Chodź, pomóż panu żołnierzowi. Bierz go! Szybko! O, kamerady, gute kamerady, dobry kamerady. Słyszałeś kiedyś lepszy dowcip, Hans? Czy byliśmy we Francji? Byliśmy, jesteśmy! Jesteśmy w całej Europie! Belgia, Holandia, Francja, Włochy, Rumunia, huch! Cała Europa, ho! Heil Hitler, ho! Mademoiselle, pani o tym nie wiedziała, że pobiliśmy całą Europę. Wszędzie byłem, mademoiselle. W całej Europie, a pani się pyta, czy byłem w Paryżu. U nas w zamku nie mówi się o wojnie. Hans? Hmm? Słyszałeś? Ona mówi, że tutaj nie mówi się o wojnie. Racja, mademoiselle, nie mówi się. Bo wojna w tym kraju to nie są słowa. Tutaj się nie mówi. Tutaj się... Huch! Heil Hitler! Huch! A teraz przeproś, mademoiselle. Przepraszam. To bardzo dobrze, że w tym zamku nie mówi się o wojnie, kapitanie Vogel. Świadczy to o lojalności, mademoiselle. Mademoiselle interesuje się tylko naszym ostatecznym zwycięstwem. Prawda? Tak. Poza tym pan powiedział, kapitanie, że był pan w całej Europie. Jawohl, Herr Sturmführer. Warszawa, Bruksela, Amsterdam, Praga. Czy był pan także w Rosji, kapitanie Vogel? Nie, nie byłem, Herr Sturmführer. Więc dlaczego mówił pan, że był pan w całej Europie? Oficer niemiecki nie powinien kłamać. Czy pan mnie dobrze rozumie, kapitanie Vogel? Więc jutro złoży pan prośbę o przeniesienie na front wschodni. A teraz proszę wyjść i zrobić rewizję w pomieszczeniach służby. Jawohl.
pan, panie poruczniku, także był w całej Europie? Najpierw Sturmführer, nie byłem. Hodinu musicie wydrżeć. Wytrzymaj to, rozumiesz mnie? Przyprowadzam naszych. Trafisz po nocy? Nie bój się, to jest moja głowa. Spróbujemy. Pokażę ci takie przejście w tamtej części zamku przez ruinę. Zamknęli bramę, sprawdzałem, to byście tylko wydrżeli hodinu. Kurt, tam jeszcze? Nie wolę, Herr Hauptmann. Odwróćcie drzwi prędzej. Zapnięte na klucz, Herr Hauptmann. No to wywali, na co czekacie, schnell? Nie ma luz, aber schnell! Raz ma, Herr Hauptmann! No to też już raz ma! Wywalić! Ale jak, Herr Hauptmann? Otworzyć te drzwi, potem jest korytarz. Hej! Otwórz te drzwi. Nie mam klucza. No to przyjdziesz za kuty, ubie! Już idę. Na co? Przyniósł te klucze? Nein, Herr Hauptmann. Jeszcze nie. Mademoiselle, wieczór był uroczy. Dziękujemy za gościnę. Już? Tak jest, służba. Istnieje stary zwyczaj. Powinniśmy wypić strzemiennego. Strzemiennego? Strzemiennego? Was jest das strzemiennego? Toast pożegnalny, kiedy rycerze dosiadali koni. Prosimy o miód z najstarszą datą. Służę, mademoiselle. Strzemiennego. Mademoiselle, pani prośba jest dla mnie rozkazem. Zostaw te buty. Tutaj. Słyszysz? Uciekaj stąd. Mademoiselle, pani zdrowie. Duchy. Pokaż maleńki, co ty tam masz? O, jakie to ładne. To jest zegarek. Dlaczego nie śpisz? Proszę iść zaraz do łóżka. Proszę iść do łóżka. Przepraszam. To nie jest zegarek, mademoiselle. Widzę również wojskowe buty. Skąd masz te buty? Powiesz mi, prawda? Tak. Wziąłem od babci. Krzysiu! Więc od babci, tak? Tak, babcia była chora, obiecała mi zegarek i mi nie dała. A zaprowadzisz mnie do babci? Pewnie. No więc mówisz, że babcia jest chora. Prowadź nas do babci. Może będziemy mogli jej pomóc. No, prowadź. Hmm?
Zaprowadzisz mnie do babci? Niech pan puści dziecko. Nie chcesz zaprowadzić mnie do babci? Nie. A dlaczego? Bo pana nie lubię. A dlaczego mnie nie lubisz? Bo pan ma taką samą czapkę jak ten szofer, co zabrał mamusię i tatusia do Afryki. Dokąd? Do Afryki. Co to ma znaczyć? O czyich rodziców chodzi? Co to za dziecko? To jest młody pan Baron. Czwarta! Pani będzie łaskawa, mademoiselle, wskazać nam ten pokój babci. Świecę! Trzy! Co chodzi? Kim jesteście? Który z was jest oficerem? Bo wszyscy zachowujecie się jednakowo grubiańsko, a to najście w nocy do mego pokoju. Pani... Więc to pan jest oficerem. Nigdy bym nie pomyślała. Co znaczy to najście? Czego pan tu szuka? I pan mi odpowie zaraz. Czy o pańskiej wizycie jest poinformowany pański zwierzchnik, generał Bosz? Słucham. W zamku ukrywają się bandyci i moim obowiązkiem jest oddać ich w ręce niemieckiej sprawiedliwości. Gdzie pan ma dowody? Pani baronowa ma na sobie wojskowe buty. Mam. I co z tego? Są wygodniejsze od tych, które wy teraz sprzedajecie na kartki. Możliwe. Ale pani wnuk zeznał, że zabrał pani to. To jest granat, jakich używają partyzanci. Od tych granatów padają niemieccy żandarmi. Zabrał? Możliwe. Ale ja mam jeszcze coś lepszego. To! A chcąc spać spokojnie, biorę sobie kilka granatów i nie boję się bandytów, bo na bandytów mam to i to. Skąd pani baronowa ma to wszystko? Można wiedzieć? Pan się o to spyta w dowództwie. A ja ze swej strony zawiadomię o pańskim zachowaniu się regenta. Czy pan wie, że moim zięciem jest Węgier? Maryka, zostaniesz tu ze mną. A na przyszłość, proszę, zastanów się dobrze przed tym, w jakim towarzystwie spędzasz wieczór. I jeszcze jedno. Czy pan był do tego pokoju zaproszony? Bo w mojej sypialni przebywają tylko ci, których do tego upoważniłam. Przepraszam, panią baronową, ale jestem tu służbowo i będę zmuszony zrobić rewizję nie tylko w pomieszczeniach dla służby. Mademoiselle, dziękuję za przemiły wieczór. Ukrywacie tutaj bandytów! Każę was wszystkich rozszalać! Cyp. O mój God! Pan zarządzi alarm! Rewizja od piwnic postrych! Ja wolę! Prowadź. Wata? Odpowiadasz głową. Oho! Dobra kąpiel! Bardzo dobra kąpiel! Szujc! Co to jest? Gorąca woda! Świetna woda! Hops!
się nauczę! Na front! Na wschodni front! Marta! Stój, nie ruszaj się! Marta! Tam! Marta! Chodź! Gdzie się uczysz? Chodź! Kom, kom! Aresztować! Chodź, chodź, chodź! Aresztować! Aresztować! Chodź, chodź, chodź! Kurz! Kurz! Dobry kolega. To ty jesteś, melduj się, słyszysz? Melduj się! Kurz! Kolega! Melduj się! Paszą won! To? Co to jest? Paszą won! Kolega! Na front! Na wschodni front! Obaj na wschodni front! Marta! Goń! Goń go! Marta! Tam! 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 Nie chwaj się. Odpowiadasz głową. Schießen! Banditen! Te schody? Na basztę. Dobry ten schowek, proszę pana. Józef myśli, że ja nie wiem nic, a ja wiem wszystko. To pan mnie złapał w powietrzu, kiedy latałem, prawda? Mogę panu pokazać, ile Józef ma takich zegarków. Nie gadaj! Mein Gott. Lunatyczka. Jest!
Nie strzelać! Ja ci mówię, odejdź, tam są oni. Jesteś ranny, leż i nie sprzeciwiaj się. RS, puszczaj. O Jezu, umarł. Nie bój się, węgrzy mają twarde głowy. Co za mocno? No widzisz, trzeba ci było. Nie bój się, za chwilę otworzysz oczy. Leż, bo znowu oberwiesz. Ciekawa jestem, co by powiedziała na to moja pyszałkowata córka. W moim łóżku leży mężczyzna i do tego partyzant. Ten przeklęty zamek przez całe wieki przechodził z rąk do rąk. Polacy, Węgrzy, Słowacy, ale nigdy nie był niemiecki i nie będzie. Podaj. Nie są zegarki. Jak się wyściera? Nie wiesz, no ty byś coś wiedziała. Jak się chowają. Nawet dzieci raz.